Boże obietnice. Są one jednym z najważniejszych aspektów Słowa Bożego. W Słowie Bożym znajdziemy ponad 7 tysięcy bardzo wspaniałych i dokładnych obietnic Bożych. W dzisiejszym nauczaniu Lestera Samrala przyjrzymy się tym obietnicom z wielu stron. Te obietnice są wspaniałymi diamentami prawdy. Są piękne i zapierają dech w piersiach. Przywitajmy doktora Lestera Samrala. Nie wiem, czy ktokolwiek spędził tak dużo czasu przerabiając temat obietnic Bożych jak my. Myślę, że to dlatego, że jest między nami tak wielu dobrych biznesmenów. Wiemy, że jeśli ktoś daje nam czek i go podpisuje, a jedyne co my musimy zrobić, to wpisać kwotę, to trzeba być mądrym. Nie bądź głupi. Jeśli go dostałeś, użyj go. Był taki prorok Boży, który udał się do króla i wydał rozkazy strzelania z łuku. Strzały zostały wystrzelone i dosięgły celu. A kiedy postrzelono już 6, on powiedział, dlaczego przerwaliście? Teraz macie tylko 6 zwycięstw, a potrzebowaliście więcej. Jeśli źródło jest dobre, nie przestawajcie z niego czerpać. Jak wielu z was wierzy, że Jezus jest dobrym źródłem. Są tacy ludzie, którzy gdy składają obietnice, to nie należy brać ich na poważnie, bo inaczej cię zranią, bo oni nie potrafią spełniać swoich obietnic. Ale osoba, o której my teraz mówimy, nigdy nie wyparła się swoich obietnic. Więc chcemy, abyście się zanurzyli w obietnicach Bożych. Bierzcie Boże obietnice i czytajcie je codziennie. Wykrzykujcie je codziennie. Wydrukujcie je i naklejajcie na ściany. Niech Boże obietnice staną się żywe. W Bożym Słowie otrzymujesz tylko to, co ogłaszasz. Wierzycie w to? Dzisiaj skupimy się na jednej z grup obietnic. Jest to lekcja 22. Ci z was, którzy są tutaj tylko dzisiaj, nie martwcie się, opuściliście tylko 21 lekcji. Ale możecie posłuchać na temat wszystkich obietnic na nagraniach wideo i audio. Obietnice dotyczące radości. Jak wielu z was lubi radość? Bóg stworzył człowieka dla szczęścia. Bóg nie stworzył człowieka do smutku. Bóg nie przeznaczył ludzi dla smutku. Dlatego smutek tak bardzo go boli, bo nie jest stworzony w jego celu. Człowiek jest idealnie przygotowany na szczęście. Usta człowieka zostały przygotowane dla tego celu. Człowiek jest piękniejszy, jak się uśmiecha, niż kiedykolwiek indziej. Niektórzy z was potrzebują tego uśmiechu. Oczy człowieka są przygotowane na szczęście. Potrafią się świecić jak diamenty. Tak samo ciało człowieka jest na to przygotowane. Da się stwierdzić, czy człowiek jest szczęśliwy czy smutny po sposobie jego chodzenia. Jakie jest źródło ludzkiej radości? Obietnice Boże nawiązują do radości. W Księdze Nehemiasza, 8 rozdziale i 10 wersie, czytamy o ludziach, którzy właśnie doświadczyli wielkiego smutku. Chodzi o Izraelitów. Nehemiasz wyszedł właśnie z sądu w Persji i udał się do własnej ziemi, aby przynieść radość do zasmuconych ludzi. I w tym wersecie powiedział, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się. Wszak radość z Pana jest waszą siłą. Nehemiasz był wojskowym. Walczył w bitwach i odnosił zwycięstwa. Był również mężem stanu. Stał przed królem, który był władcą całej ziemi. Jako człowiek, który bezustannie trwał w jego obecności. I powiedział tym ludziom, źródłem waszej radości jest Bóg. Wielu z was poszukuje innych źródeł radości. Sądzicie, że to, co kupicie w sklepie, sprawi, że będziecie szczęśliwi. Ale gdy ta rzecz się psuje, jesteście w tym samym miejscu, gdzie zaczęliście. A jeśli ta rzecz jest wyprodukowana w pewnym państwie, to możecie być pewni, że zepsuje się w ciągu pierwszych 24 godzin. Źródło naszej radości pochodzi z właściwego miejsca, z nieba. Nie pochodzi z Hollywood.
jak wielu z was wciąż tu jest. Źródłem radości nie są rzeczy materialne, które mogą zostać odebrane, tak jak bogactwo. Jednego dnia możecie być bogaci, a drugiego już nie. Wielu ludzi tego doświadczyło. Ale naszym źródłem radości jest Bóg. Jest napisane, że Bóg jest radością. Czy ktokolwiek z was zdawał sobie sprawę z tego, że Bóg jest szczęśliwy? Muszę być z wami szczery. Kiedy dorastałem jako chłopiec, jedyną rzeczą, jaką wiedziałem o Bogu, było to, że zawsze chciał mnie ukarać za moje niedobre zachowanie. Nie wiedziałem za wiele o Bogu. Bałem się Go. I nie wydaje mi się, abym kiedykolwiek jako mały chłopiec usłyszał to Słowo Boże, że Boża radość jest moją siłą. Nie miałem pojęcia, że Bóg cieszy się z czegokolwiek. Na tym świecie panował straszny bałagan. Działo się tyle niedobrych rzeczy, więc nie miałem pojęcia, że Bóg mógł się cieszyć z czegokolwiek. A Biblia mówi, że Boża radość jest naszym źródłem siły, a Bóg się z tego cieszy. Jak Bóg może nam dać siłę? Poprzez danie nam tego, co ma. A co Bóg ma? Radość. Więc jeśli nie jesteś szczęśliwy, musisz powrócić do źródła. Ale ty nie rozumiesz, co się wydarzyło. Nie ma znaczenia, co się wydarzyło. Bóg jest większy niż cokolwiek, co ci się kiedykolwiek przydarzyło. On już to zrobił milion razy. Po prostu ustaw się w kolejce i odbierz, co do ciebie należy. Możesz zrzucić z siebie ciężary tego życia. Mogą one zostać naprawione. Smutki tego życia mogą się ulotnić dzięki źródłu twojej radości. Królestwo Boże jest w 1/3 radością. W liście do Rzymian, 14 rozdziale i 17 wersecie jest napisane, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój. Musicie przeczytać pierwsze dwa wersy, aby dowiedzieć się, o czym jest mowa. Chodzi o to, że byli ludzie, którzy uważali, że mogą jeść wszystko i tacy, którzy nie jedli niektórych określonych rzeczy. A on powiedział, wasze zbawienie nie jest w tym, co jecie. Powiedział, że są ludzie, którzy każdego dnia służą Bogu, a są też tacy, którzy wybierają sobie szczególne dni, aby służyć Bogu. Ale to nie dzień czyni cię świętym i daje ci Królestwo Boże. Królestwo Boże nie jest rzeczą materialną. Królestwo Boże to sprawiedliwość. Wszyscy w to wierzymy, prawda? Ponieważ dzięki krwi Jezusa Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni. Ona nas oczyściła z grzechu. I wiemy, że jesteśmy zbawieni. Ale nie tylko to. Królestwo Boże, kiedy rodzisz się na nowo, nie tylko jest powiązane z wybaczeniem naszych grzechów. Jest napisane, Królestwo Boże to również pokój. Niektórzy z nas to opuszczają. Tak, jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem, ale muszę ci powiedzieć, że naprawdę się martwimy. To znaczy, że jeszcze nie posiadasz całego Królestwa. Jezus powiedział, że Boże Królestwo jest w tobie. To jest wybaczenie grzechów, Boża sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie. Ale Boże Królestwo jest również pokojem. Czym się martwicie? Jesteście tutaj wszyscy? Jeśli jesteś zaniepokojony, to nie żyjesz w Królestwie. Jeśli ze stresu pocierasz ręce, nie jesteś w Królestwie. Nie jesteś osobą, jaką Bóg chce, abyś był. Boże Królestwo to nie tylko świętość. Boże Królestwo to również pokój. My mamy pokój. Powiedzcie, pokój. Nie będziecie go mieli, jeśli nie będziecie tego codziennie ogłaszać. Diabeł załaduje cię problemami. I wmówi ci, że to ty jesteś odpowiedzialny i ze względu na siebie i swoją rodzinę musisz rozwiązać te problemy i martwić się. Jak wielu z was diabeł powiedział, że ze względu na swoją rodzinę musicie się martwić o te rzeczy. Jakim on jest kłamcą. Jego królestwo jest nie tylko sprawiedliwością i pokojem. Jest również radością. Jak niewielka część ludzi chodzi w radości, która do nich należy. Chodzi w radości, która do nich należy. Jest wiele takich kościołów, w
w których wiadomo, że ludzie nie śmiali się już od 20 lat, chyba że było już po spotkaniu i większość ludzi sobie poszła. A my wierzymy w śmiech. Jeśli nie wierzysz w śmiech, to zaśmiejemy się wszyscy teraz dla ciebie. Pospieszcie się. Spytasz, jak to się dzieje? My to mamy w sobie. Musisz tylko nacisnąć guzik i tak to się dzieje. To jest tam w środku. Są obietnice w Słowie Bożym, nawiązujące do Twojej radości podczas życia na tej ziemi. Zbyt wielu z nas mówi, będę szczęśliwy, gdy znajdę się w niebie. Patrząc na Twój sposób myślenia, możesz się tam nigdy nie znaleźć. Radość, o której mówimy, jest Twoją radością na dzisiaj. Powiedzcie, dzisiaj. Ale ja nie mogę jej dostać dzisiaj. Mam zbyt wiele problemów. Lepiej przynieś je do Jezusa. On chce, abyś to zrobił. Źródłem naszej radości jest niebo i Bóg. Jedną trzecią Bożego Królestwa jest radość, szczęście, śmiech. Jak wielu z was ma krewnych, którzy nie są zbyt często szczęśliwi? O, wszyscy. Boże, błogosław naszych krewnych. W 12 rozdziale Izajasza, 4 wersecie jest napisane, będziecie czerpać z radością ze studni zbawienia. Studnie uwolnienia. Zbawienie jest uwolnieniem. Studnie uwolnienia. Bóg ma ogromne studnie, przelewające się wodą. Spuść swoje wiadro, a następnie wciągnij je na górę. Jest napisane z radością. Z radością czerpiemy ze studni zbawienia, ze studni mocy, studni namaszczenia, studni łaski. Wyciągamy wiadra pełne tego i polewamy tym wszystko naokoło nas. I radujemy się, ponieważ robimy to z radością. Jak wielu z was uważa, że większość kaznodziejów nie uśmiecha się za dużo? Myślałem, że taką macie opinię na ich temat. Ale powinni się uśmiechać. Jeśli czerpią radość, to powinni się nią dzielić. A jeśli coś nie działa dobrze w domu, to nie będzie działać dobrze w kościele. Jeśli coś nie działa tam, gdzie przebywasz na co dzień, to nie będzie też tutaj działać. Jeśli macie radość, to będzie ona z wami wszędzie. A Bóg chce, aby Jego ludzie byli radośni. Chce, abyś czerpał wiadra radości ze studni uwolnienia, studni mocy i namaszczenia. Boże studnie nigdy się nie wysuszają. Czerpcie z nich i cieszcie się tym. I wszyscy powiedzieli, niech tak będzie. Dawid w Psalmie 126, 5 wersecie powiedział, ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Jak wielu z was ma matkę? Czy one nie są słodkie? Matki to są jedyne stworzenia, które potrafią płakać, kiedy są szczęśliwe i płakać, gdy są nieszczęśliwe. A my musimy rozpoznać, która to była przyczyna. Widziałem, jak moja matka wychodziła ze swojego miejsca modlitwy z całą mokrą twarzą i spytałem, kto cię zranił? A ona na to, nikt. Ja nie rozumiałem dlaczego, bo chłopacy płaczą tylko, gdy są naprawdę źli. Więc ja chciałem wiedzieć, kto ją zranił. Ona powiedziała, nikt. Masz na myśli, że nie jesteś zraniona? Tak. To czemu płaczesz? Bo jestem szczęśliwa. To było dla mnie nowe. Wiecie? Nie wydaje mi się, żeby ojcowie potrafili to robić. Słowo Boga uczy nas, że jeśli siejesz ze łzami, będziesz zbierać z radością. Przypuszczam, że moja matka modliła się 30 lat, aby jej mąż został zbawiony. Dzięki Bogu został zbawiony, zanim umarł. Modliła się za wszystkie swoje dzieci. Była naprawdę śmieszną kobietą. Nigdy nie modliła się, aby jeden z nich był bankierem, a drugi piekarzem. Nie modliła się, aby któryś z nich został kongresmenem, ani farmerem. Modliła się, aby każdy z nich był kaznodzieją. To była śmieszna kobieta. Ona po prostu myślała, że musi zapewnić światu kaznodziejów. I z 7 dzieci, 4 zostało kaznodziejów. Więc dobrze jej poszło.
ale coś w środku niej powiedziało. Chcę, aby oni głosili Ewangelię. Chcę, aby zbawili świat, ponieważ najważniejszą rzeczą na świecie jest zbawienie go. Jak wielu z was wierzy, że to jest najważniejszą rzeczą? Nie da się tego zrobić bez ludzi. A niektórzy z was nawet nie chcecie, aby wasze dzieci były kaznodziejami. Będziecie je pchali w jakimś innym kierunku. Lepiej przyprowadźcie ich do Jezusa. Jak Anna swojego małego Samuela. Biorę go i przynoszę go przed Pana. Możesz go mieć, Boże. Kocham go, ale możesz go mieć. I wszyscy ludzie powiedzieli... Wspaniałą rzeczą jest, że jeśli siejesz w łzach, to będziesz zbierał w radości. Nie wierzę, aby kiedykolwiek mogło mieć miejsce potężne uwolnienie, które nie sieje ze łzami. To nie muszą być łzy złości, ani smutku. To nie muszą być łzy żalu, ani potępienia. To mogą być łzy zwycięstwa i chwały Bożej. Gdy Twoje całe wnętrze wytryskuje jak woda z fontanny w letni dzień. I Bóg mówi, że będziesz zbierać z radością. Ze szczęściem, z pełnią. Będziesz wszystkim, czym chciałbyś być. Bóg to dla Ciebie uczyni. Jeśli cieszysz się z tego, powiedz amen. Życie w Bożej obecności jest tym, co zapewni Ci radość. Wielką osobą, która znała obecność Bożą, był Dawid. W Psalmie 16, wersecie 11 powiedział: Dasz mi poznać drogę życia. Jak wielu z was wierzy, że Bóg to zrobi? Ja wiem, że tak jest. Bóg mi pokazuje, co mam robić. Ja wiem, co mam robić. Pokazuje mi, gdzie mam iść, więc wiem, gdzie mam iść. Dasz mi poznać drogę życia. W Twojej obecności jest obfitość radości. Obfitość znaczy pełnię. Obfitość radości. Wielu ludzi w tym mieście myśli, że pełnia radości znajduje się po drugiej stronie ulicy. A wiecie, co tam jest? Pole golfowe. Jedyny gracz, który wynosi z tej gry chociaż trochę radości, to ten, który zdobywa najmniejszą ilość punktów. To trochę zabawne, bo w baseballu wygrywają ci, którzy zdobędą ich najwięcej. Tak to już jest. W jego obecności jest pełnia radości. Jak wielu z was w to wierzy? Wierzę, że możesz przyjść do obecności Bożej, a On może Cię obmyć swoją miłością i namaścić Cię swoim olejem. Możecie skąpać w swoich wszystkich drogocennych maściach i z tego będziesz miał pełnię. Nikt nie będzie miał więcej niż Ty. Boża radość będzie się z Ciebie przelewać. Bądźmy szczerzy. Jak wielu z was zna osoby, które według was są naprawdę szczęśliwe? To wszyscy? Bądźmy jeszcze bardziej szczerzy. Jak wielu z was nie zna ani jednej osoby, która według was jest bardzo szczęśliwa? Ty w ogóle nie zagłosujesz? Boisz się? Nie musisz się bać. Tutaj możesz robić cokolwiek chcesz. Jak wielu z was myśli, że wasza teściowa jest szczęśliwa? Dwie osoby. Jest więcej szczęśliwych teściowych niż to. Chwała Bogu za to. W jego obecności jest obfitość i pełnia. Mamy ją. Mamy pełnię radości. Nie znajdziecie większej radości nigdzie indziej. Jeśli się z tego cieszysz, powiedz amen. W Twojej obecności jest obfitość radości, a po Twojej prawicy jest rozkosz na wieki, na zawsze. One się nigdy nie kończą. W Księdze Jeremiasza, 31 rozdziale i 13 wersecie są napisane te wspaniałe słowa. Wtedy Pan naradować się będzie z korowodu. Młodzi i starsi będą tańczyć razem. Widziałem, jak to robili w Izraelu. To bardzo interesujące iść pod ścianę płaczu. Jeśli udasz się z nami do Izraela, to w piątkowy wieczór udamy się pod ścianę płaczu, abyś mógł to zobaczyć. Jestem pewien, że nigdy nie widziałeś czegoś takiego. Widziałem, jak tuzin mężczyzn chwyta się pod ramię i tańczy, poruszając się do tyłu. To jest przepiękny widok, jak tańczą przed Panem. I w Jeremiasza jest napisane, że młodzi i starsi będą tańczyć razem. Jest napisane, ich żałoby obrócę w radość, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. Smutek zamienia się w radość.
Kiedy przychodzisz do Jezusa, większość z nas ma całą masę problemów i bałaganu, który sprawia, że jesteśmy smutni. Ale kiedy przychodzimy do Pana, nasz smutek obraca się w radość. Spytasz, to dlaczego ludzie nie są szczęśliwi? Powiem Ci dlaczego. Ponieważ trzymają swoje problemy dla siebie, zamiast przynosić ich do Jezusa. Jeśli trzymałbym przy sobie wszystko, co jest na mnie rzucane, nie mógłbym być szczęśliwy. Ale jeśli mówię, hej Jezu, jest więcej tego i Mu to oddaję, wtedy mogę być szczęśliwy. Nie mógłbym być szczęśliwy, jeśli musiałbym dźwigać tyle obciążeń. Czy to do Was dociera, czy nie? Jeśli wychodząc na zewnątrz do ludzi nie jesteś szczęśliwy, to nie osiągnąłeś celu. Chcemy, aby ludzie wiedzieli, że Bóg kocha i dba i że może przynieść radość, pokój i szczęście do naszego życia. Ale nie tylko troszeczkę. Ich żałoby obrócę w radość. Pocieszę ich, powiedział Bóg. Pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. Odejdą od smutku i będą się cieszyć. Bracie, ale mój biznes właśnie upadł. Cóż, w takim razie cieszmy się, że jest dużo więcej lepszych biznesów niż ten, który właśnie straciłeś. Wybierz sobie, który chcesz i weź go. W imieniu Jezusa. W Psalmie 30, wersecie 6 czytamy. Wieczorem bywa płacz, ale radość przychodzi o poranku. Diabeł może po prostu się na tobie uwziąć i rzucić w ciebie czymś, co cię zgniecie. I to jest właśnie ten wieczór, ale jest napisane, pamiętaj, zrzucisz to z siebie i światło Boga przewierci ciemność. Pojawi się złote światło Boga. Przebije się przez tę ciemność i ją wyrzuci. Wiecie, kiedy pojawia się wystarczająco dużo światła, nie wiesz, dokąd odchodzi ciemność. Kiedy te wszystkie światła w pokoju są zgaszone, pojawia się ciemność. Ale gdy włączasz światło, mówisz, gdzie ona zniknęła? A jej po prostu już nie ma. Po prostu jej nie ma. Wnika w nią światło i ona po prostu znika. Ona nie czeka schowana tam w rogu. Po prostu jej już nie ma. A kiedy światło nieba pada na nasze życie, to ciemności po prostu już nie ma. Znika. Więc musimy trzymać włączone światło. On jest światłością świata i światłem naszych dusz. I jeśli będzie włączony, będzie się dobrze działo. Wierzycie w to? Lubimy mówić na temat obietnic Bożych, ponieważ jest zbyt wielu ludzi, którzy nie są szczęśliwi, zbyt wielu, którzy są zranieni, zbyt wielu, którzy są smutni i zbyt wielu, którzy nie nawrócili się do Jezusa, aby pozbyć się swoich smutków. Bóg chce to zrobić. Bóg kocha to robić. Jeśli to wiesz, powiedz amen. Ewidentnie Dawid coś o tym wiedział. Czytamy w 51 psalmie, 12 wersecie, takie słowa. Odnów we mnie radość Twego zbawienia i odnów we mnie ducha prawego. To było wyznanie. On zgrzeszył, dopuścił się cudzołóstwa. Pozwolił, aby mężczyzna został zabity w bitwie, kiedy nie było to konieczne. Może być wielu ludzi, którzy staną przed Bogiem i odpowiedzą przed Nim za bycie dowódcą na bitwie i pozwalanie ludziom umierać, kiedy nie było to konieczne. Gdyby diabeł mógł każdego zabić, to bardzo chciałby to zrobić. Ale Bóg chce zachować ludzi. Chce ich zachować na wieczność i niebo. Jeśli to Cię cieszy, powiedz amen. Diabeł chciałby ich zniszczyć w piekle. Więc jeśli masz pozycję, w której to Ty decydujesz, to lepiej zadecyduj na korzyść ludzi, a nie maszyn i nie Twojej własnej chwały, bo inaczej spotkasz Boga i nie ma znaczenia, kim jesteś, i tak Go spotkasz. Każdy generał, który kiedykolwiek żył, spotka Boga. Tak jak każdy sędzia spotka Boga. Nie wiem, czy którzykolwiek z sędziów z naszego kraju będą zbawieni. Słyszycie, co powiedziałem? Oni myślą, że gdy zakończają sprawę, to ona jest zakończona. Możecie jedynie tak myśleć. Staniesz przed Bogiem i to nie ty będziesz sędzią, to On będzie sędzią. On będzie osądzał ciebie za to, co powiedziałeś do tamtej osoby. Jeśli wypuścisz na wolność kryminalistę, który pójdzie i kogoś zabije, Bóg powie, tego typu osobą jesteś, mam dla ciebie miejsce.
gdzieś głęboko w podziemiach z diabłem. Każdy prawnik zostanie oceniony. Jeśli prawnik chce iść do nieba, niech lepiej zajmuje się właściwymi sprawami i niech nie broni kryminalistów. Słyszycie? Będą osądzeni tak samo jak kaznodzieje i każdy inny. Zostaniesz osądzony za decyzje, które podejmowałeś na tym świecie. Dawid powiedział, stracił coś i powiedział, odnów we mnie radość Twojego zbawienia. On był po drugiej stronie. Odnów we mnie radość Twojego zbawienia, a Ducha Prawego odnów we mnie. Ducha bez ograniczeń, wolnego Ducha. Odnów go we mnie. Masz moc, aby wyciągnąć mnie z tego bałaganu, w którym tkwię. I Bóg to zrobił. I mu wybaczył. Jakie to jest niesamowite, że jest nam przebaczone. Czy możecie powiedzieć amen? Pokuta prowadzi do radości. Pokuta prowadzi do radości. W Księdze Objawienia opisane jest ostateczne miejsce zamieszkania ludzkości. W 7 rozdziale i 17 wersecie czytamy, Bóg otrze wszelką łzę. Wszelką to znaczy wszelką. Bóg otrze wszelką łzę, aż nie będzie żadnych łez. W rozdziale 21 i 4 wersecie czytamy, i śmierci już nie będzie, nie będzie jej. To już jest dokonane. W rozdziale 21, pierwszym wersecie jest napisane, nie będzie już morza, morze się rozdziela, już nie będzie rozdzielenia. Wszyscy będziemy razem. W rozdziale 21, piątym wersecie czytamy, i nie będzie już nocy, nie będzie ciemności. Ludzie dopuszczają się grzechu w nocy. W rozdziale 21 i 23 wersecie czytamy, nie będzie słońca, ani księżyca. Ponieważ baranek jest lampą, w 22 rozdziale i 23 wersecie jest napisane, nie będzie już przekleństw, wielu rzeczy już nie będzie. Ale powiem wam, czego będzie dużo. Radości. Będzie wiele radości. Niebo będzie przepełnione radością. I wszyscy tam idziemy. Nie cieszycie się z tego? Niebo będzie przepełnione radością, chwałami Bożymi. I będziemy się cieszyć na zawsze, w szczęściu, przez wieczność. Ale nie musimy czekać, aż będziemy w niebie. Możemy to mieć już teraz. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Słowo Boga i Jego obietnice. Chcemy pamiętać o tych obietnicach i chcemy je powtarzać, dziękując Bogu za Jego szczere i prawdziwe obietnice, umowy z nami, które dał nam tutaj na ziemi, w tym świecie, a nie w następnym. Przyjmujemy je teraz. Wszystkie obietnice Boże, nawiązujące do radości. Today's lesson is from the Promises of God teaching series. We hope that you will apply the Word of God discussed in today's program to your own life. An audio cassette of today's lesson is available upon request. To order, send a donation of $5 or more to Lessee, P.O. Box 12, South Bend, Indiana, 46624. Please mention the program number on your screen when ordering. This program has been made possible by private contributions to Lessee. This has been a Lessee Broadcasting Network production.